Jesteśmy w Siedlcach, dlatego że Siedlce to bardzo ważny punkt na mapie bezpieczeństwa Polski i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Chodzi oczywiście o bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Siedziba 18. Dywizji Zmechanizowanej Żelaznej Dywizji tu w Siedlcach to miejsce, które bardzo dynamicznie się rozwija. Widzimy właśnie te budynki koszarowe, które powstały w ciągu ostatnich lat. Zresztą sama 18. Dywizja Zmechanizowana została powołana w 2018 roku i co ważne, na gruzach rozwiązanej w 2011 roku przez rząd Donalda Tuska pierwszej Dywizji Zmechanizowanej imienia Tadeusza Kościuszki. Do 2015 roku rządząca koalicja PO-PSL rozwiązywała jednostki wojskowe. Od 2015 roku jednostki wojskowe powstają, czego dowodem są właśnie Siedlce i 18. Dywizja Zmechanizowana. To dywizja budowana na wzór natowski, mówiąc już bardzo szczegółowo, na wzór amerykański. Czerpie wzorce właśnie amerykańskie, dlatego że one są najlepsze. Wojsko amerykańskie jest najsilniejsze. Wojsko amerykańskie stanowi przykład dla Wojska Polskiego, a poprzez współdziałanie, poprzez wspólne ćwiczenia budujemy interoperacyjność, budujemy siłę Wojska Polskiego. 18. Dywizja Zmechanizowana jest wyposażana w nowoczesną broń. W ramach 18. Dywizji Zmechanizowanej jest pierwsza Warszawska Brygada Pancerna, która już posiada Abramsy, a więc amerykańskie czołgi, czołgi nowoczesne, czołgi najlepsze na świecie. Niedługo, bardzo niedługo do 18. Pułku Artylerii, który w przyszłym roku zostanie powiększony do poziomu brygady. Trafią jeszcze w tym roku artyleria rakietowa, wyrzutnie rakietowe koreańskie, posadowione na polskich Jelczach o zasięgu do 300 kilometrów. To ważne, bo jak widzimy z doświadczeń ukraińskich, artyleria rakietowa odgrywa kluczową rolę na polu walki. W związku z tym po 18 latach przerwy do Wojska Polskiego wracają jednostki artylerii rakietowej. I to się dzieje właśnie teraz. Dzieje się ze względu na decyzje podejmowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. My dbamy o bezpieczeństwo naszej ojczyzny, rozwijamy Wojsko Polskie w odróżnieniu od Donalda Tuska, który likwidował jednostki wojskowe. A więc w ramach 18. Dywizji Zmechanizowanej powstaje właśnie pułk artylerii, który w przyszłym roku będzie brygadą. Powstaje także pułk przeciwlotniczy. Więcej powiem, proszę Państwa, już pierwsze jednostki wchodzące w skład tego pułku są włączone w system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Polski, a te jednostki są wyposażone w wyrzutnie I-Launcher, wyrzutnie brytyjskie z pociskami, z rakietami brytyjskimi CAM. Te wyrzutnie też są posadowione na Jelczach, a więc osiągnęliśmy już gotowość bojową, jeśli chodzi właśnie o rakiety CAM, jeśli chodzi o tą warstwę o krótkim zasięgu, warstwę przeciwlotniczą i przeciwrakietową obrony powietrznej naszego kraju. Można by powiedzieć, że dlaczego dopiero teraz? No otóż dlatego, że zaszłości były tak potężne, a więc tyle czasu potrzebowaliśmy, żeby zbudować tą siłę, dlatego że budowaliśmy, mówiąc wprost, budowaliśmy na polu, które było zupełnie niezagospodarowane. Bo konsekwencją likwidacji jednostek Wojska Polskiego było rozbrajanie, faktyczne rozbrajanie Polski. Chcę bardzo mocno powiedzieć, że na przykład to ja przywróciłem obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową Warszawy, bo wcześniej tej obrony nie było, bo wcześniej nie dbano o to. Donald Tusk układał się z Putinem, robili reset, zagrażając właśnie Polsce. Likwidacja jednostek na
na wschód od Wisły była wyraźnym sygnałem pokazującym, że Polska jest rozbrajana. Była niejako zachętą do tego, żeby Putin mógł odbudowywać swoje imperium. To było działanie antypolskie, wymierzone w zasadnicze interesy naszego kraju. Ale to już jest historia. My konsekwentnie budujemy siłę Wojska Polskiego. Jeszcze raz to bardzo mocno podkreślam, że Abramsy już są w 18. Dywizji Zmechanizowanej, Chunmu będą jeszcze w tym roku, Islandczery już są. Jest jeszcze bardzo szeroka gama innego nowoczesnego uzbrojenia, o czym w szczegółach nie będę mówił, ale bardzo mocno podkreślam to, że dynamicznie rozwija się Wojsko Polskie. To jest też szansa dla Siedlec, dla społeczności lokalnej. Inwestycje dokonane tu w Siedlcach procentują niewątpliwie, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy samego miasta, ale także i całego regionu. Można powiedzieć w ten sposób, że po briefingu, na którym pan generał przedstawiał informacje na temat właśnie rozwoju dywizji, to w tym miejscu służy na co dzień ponad 1000 żołnierzy. Patrząc łącznie na 18. Dywizję Zmechanizowaną, ale także inne jednostki, w tym batalion również Wojsk Obrony Terytorialnej. A więc bardzo mocno podkreślam, że i czego przykładem jest to, co za moimi plecami, że rozwijamy konsekwentnie Wojsko Polskie, wzmacniamy siłę Wojska Polskiego, korzystając z jak najlepszych wzorców. Wczoraj rozmawiałem z sekretarzem Lloydem Austinem, sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych. Rozmawialiśmy na temat naszej współpracy wojskowej polsko-amerykańskiej. Sekretarz Austin podkreślał bardzo dobrą współpracę. Powiedział, że wręcz współpracę, która może stanowić wzór, jeśli chodzi właśnie o wzmacnianie relacji sojuszniczych, jeżeli chodzi o wzmacnianie Wojska Polskiego, bo przecież bezpieczeństwo, które zapewnia Wojsko Polskie naszej ojczyźnie, promieniuje także na naszych sąsiadów w Sojuszu Północnoatlantyckim, a więc zapewniamy bezpieczeństwo na całej wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jesteśmy solidarni z naszymi sojusznikami. Żołnierze Wojska Polskiego na przykład stacjonują na Łotwie, tak żeby właśnie wzmocnić całą wschodnią flankę NATO. I chcę jeszcze raz bardzo mocno zapewnić, że każdy skrawek polskiej ziemi jest broniony przez żołnierzy Wojska Polskiego, a przecież inaczej było do 2015 roku, kiedy to właśnie ustawiano Wojsko Polskie na zachodzie naszego kraju, a likwidowano jednostki na wschodzie. Tu w Siedlcach w 2011 roku zlikwidowano batalion Wojska Polskiego, także ta jednostka w zasadzie nie funkcjonowała. Było tylko miejsce, ale też otoczenie było coraz bardziej ekspansywne, w sensie takim, że wyzbywano się terenu, korzystali na tym deweloperzy, którzy zabudowywali ten teren, a więc pewnie w perspektywie jakiejś w ogóle Wojsko Polskie zniknęłoby z mapy Siedlec, co byłoby dużym zagrożeniem dla całej naszej ojczyzny. Proszę Państwa, konsekwentnie będziemy wzmacniać Wojsko Polskie, a ja chciałbym też zaprosić, korzystając z okazji, wszystkich do tego, żeby przyjechali do Warszawy 15 sierpnia, defilada. W Warszawie będzie okazja do tego, żeby spotkać się z żołnierzami, żeby zobaczyć sprzęt, ten nowoczesny sprzęt, który trafia na wyposażenie Wojska Polskiego. Zresztą w każdym województwie będą też pikniki wojskowe, ale serdecznie zapraszam do uczestniczenia w defiladzie w Warszawie. Będzie to najlepsza okazja, żeby podziękować żołnierzom Wojska Polskiego za ich służbę. Dziękuję.